Przechodzimy do kolejnego druku. Druk numer 189 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia autorytetowe Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się środki o kwotę 75 tysięcy złotych na zadaniu priorytetowym dzielnicy na rok 2013 uchwalonym uchwałą Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice z dnia 12 lipca 2012 roku. Gospodarka komunalna w trzeci pod nazwą zagospodarowanie terenu plan Mieszczyjowickich na cele rekreacyjno-sportowe. Pozwolę sobie tu odczytać uzasadnienie. Środki w wysokości 75 tysięcy złotych Rada Dzielnicy 15 Mieszczyjowice postanowiła przeznaczyć na wykonanie dodatkowych elementów skate parku zgodnie z przedłożoną przez środowisko kierowców koncepcją. Proszę Państwa, była wtedy rozmowa z Panem Prezydentem. I tak jak mówiłem, że wyceniono rozbudowę skateparku na 300 tysięcy. W obecnej sytuacji była taka propozycja, no i oczywiście Szanowna Rada Miasta przychyli się do tego, co będziemy prosić do radnych, że miasto dałoby połowę, czyli 150 tysięcy to w cyklu dwuletnim i dzielnica by również dała 150 tysięcy w cyklu dwuletnim. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ten skatepark jest wykorzystany. Naprawdę to jeden z niewielu usług w Krakowie, jakim się mocno coś dzieje. Myślę, że no, uda nam się przeforsować to. Ma to znaczy nawet dzisiaj pana Marka. Panie Marku, będzie nas pan popierał, mam nadzieję. Staramy. Mamy takie spotkanie, że ja później poinformuję. Zaprosiliśmy wszystkich radnych. O szczegółach powiem na końcu sesji. Proszę o opinię komisji merytorycznej. Czy komisja infrastruktury opiniowała? Tak, jednogłośnie za. Komisja budżetowa opiniowała jednogłośnie za. Sportu jednogłośnie za. Kultury opiniowała jednogłośnie za. Praworządności nie opiniowała. Telewizyjna nie opiniowała. Polityki społecznej i edukacji nie opiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Sławek, może nie bezpośrednio akurat do tej kwestii, ale chciałbym tylko tutaj zapamięcić, zgłosić, że wczoraj wieczorem to, jak przechodziłem koło skateparku, no to jest już zawsze zdemolowane, wyłamane dwie fuchy i ogrodzenie i trzy drzewa są połamane, więc. Furtka stoi obok. Ja widziałem to, proszę Państwa, od razu powiem tak. To, z czego zostało to urodzenie wykonane, to już była pomsta do nieba. Była sprawa poruszana. Niestety, no, zostało zaakceptowane takie urodzenie. Szczerze, proszę Państwa, ja uważam, że trzeba doprowadzić do tego, żeby to urodzenie faktycznie zniknęło. Ponieważ nawet ostatnio, dwa tygodnie temu odbywały się za to, krzyknęliście same osoby, które jeżdżą na Brenicach. To, co wyczyniali. No chyle czoło, wyskakiwali łącznie z tym, że wyskakiwali poza ten skateparku. To ogrodzenie raczej nie spełnia tam takiej funkcji, jaki powiem. Nasadzić drzewa, to też proszę Państwa, mija się tam z celem. Dlatego ani nie wnioskujemy. Dla mnie już było, proszę zobaczyć, no głupotą widzę na przeglądzie takim gwarancyjnym, no dosadza się krzewy, które wiadomo, że i tak zostaną zadeparzyliśmy. To mieli ścisłe procedury, których się nie da złamać, to jest zielony, to zielony, czy ktoś z Państwa chciałby zadać? Dobry czyn, poważnie. Tutaj obrazenie tak, tak, proszę Państwa, jeszcze trzeba powiedzieć jedno. To nie skatepowcy niszczą. Sam fakt pomalowania, bo nie wiem, mamy zdjęcie nam przygotowane później, to na później pokażemy, bo skatepark został wymalowany. Ale proszę Państwa, to nie skatepowcy niszczą. Jest tak zwana grupa kiwoli, którzy czasami tam wpadają i już nawet była chyba sytuacja, gdzie widzą, że skatepowcy zostali przygonieni, tam już nie była interwencja Straży Miejskiej i Policji. Oni się tak nazywają chyba lesiarzy. Te wszystkie wulgaryzmy, które tam były napisane, to naprawdę nie jest na skatepowcy. Co do zanieczyszczeń typu pęty i grodze się, butelki, no faktycznie. Natomiast te takie poniszczenie wszystkich tych urządzeń. Naprawdę, rozmawiałem z nimi, bardzo często tam staram się być, rozmawiać z tą młodzieżą i sami się żalą. Proszę zatem o
przyjęciu uchwały według druku nr 189 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia projektowe Rady Dzielnicy 15 Mierzewice na 2013 rok. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Mierzewice podjęła uchwałę nr 22/189 załamane przez 2012 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia projektowe Rady Dzielnicy 15 Mierzewice na rok 2013.